Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w odcinku Zgrajmy Wiedźmak 3. A jesteśmy sobie tutaj gdzieś, ja bym bardzo chętnie szybko sobie spylił tylko... co nieco mieczy, które tutaj posiadam zbędnych punktów. Muszę tylko znaleźć jakiegoś tutaj kowala, nie kowala, nie wiem, czy tutaj znajdują, czy może musiałbym się udać do góry. Wydaje mi się, że muszę się udać do góry. Gardonut! Tam mamy zbrojmistrza i... płatnerza i kowala naraz w jednym miejscu, o. Powiedz się, że on to wie, że chcesz zabrać umy. Nie wracamy jeszcze do questa głównego, moi drodzy. Odpalimy sobie szybką podróż, udamy się... O, tutaj to jest. Most do Kertrolde. Ale zaraz obok tej loading nie powinien chyba za długo trwać. Tak mi się wydaje, że te lokacje, które są, powiedzmy, w pobliżu siebie, one są jakoś tak już w pewnym stopniu załadowane, takie mam wrażenie. I to jest fajne. No i dobra, pobadajmy sobie tutaj, co ja mogę jeszcze z wami, koledzy, tutaj dogadać. Panie kowalu, zbrojmistrz, dawaj! Jezus Maria, dobra, z tym nie pogadam, tutaj jest płatnerz. Chętnie się rozejrzę. Pokaż mi swoje towary, paściarzy, 1800 masz, co? No dobra, jakoś to przejdzie. To ma niby przewalone obrażenia tak naprawdę, ale nie będę przecież toporkiem walczył, no, posprzedawajmy te rzeczy tutaj. Coś mi się tam pokazało, kurwa, dziwnego, nie wiem, co to miało znaczyć. Szalone jakieś topory tutaj są na zbyt duże wymagane poziomy, ale ja nie będę się toporami bawił. Ja sam Geralt, ja będę walczył mieczami. Nie wiem, na ile jeszcze tutaj sprzedanych rzeczy będzie go stać, ale co nieco powinno jeszcze się u niego pomieścić, ma jeszcze 1300. Całkiem go teraz dość ogałacam z pieniążków, ale to nie mój problem. Trolololololo, jakieś tam dupne buty, zardzewiały miecz ze Skellige. Odświętna koszula, skeligijski kolorowy kubrak. Dobra, czarne kolorowe. No właśnie, ja kurwa założyłem to coś, a miałem wtedy założyć to coś, tak żeście mnie potem skarcili, jeżeli chodzi o to, jaki strój wtedy miałem na sobie. To chyba mogę sprzedać, te stroje sobie odświetne zostawię, tak po prostu z dupy, bo tak mi się podoba. Dobra, możemy chyba go zostawić w spokoju. Pozbyłem się masy rzeczy z ekwipunku, co nieco koron też do banku trafiło. 5700 mamy, tak więc stać nas na wiele. Mógłbym ewentualnie przemyśleć robienie sobie jakichś eliksirów, ale to już przemyślę poza odcinkiem, a na razie zajmiemy się nadal zadaniami, które mam tutaj do wykonania. O Boże, co my tutaj teraz mamy? Miałem ostatnio, kiedy od tego odszedłem, zająć się, nie spotkać się z Lambertem, ale spotkać się na tej całej wyspie, żeby zrobić tego questa z czarną perłą. To ma niski level, to mi prawie w ogóle expa nie da, ale mimo wszystko chcę to wykonać, ponieważ brzmi to jakoś, powiedzmy, nawet chociaż umiarkowanie fajnie, a nie chcę tego olewać, skoro już tego questa zebrałem. Tak więc idziemy do Arinbjornu i tutaj sobie podziałamy. Pojedziemy na wschód. Łotka, come on my horsey, horsey, horsey. Raptorku mój mały, haha. Płotka. Dobra, jedziemy, płotka mi tu jakąś hardkorową trasę pokazuje. Nie wiem, czy ja w ogóle tędy dam radę przejechać. Aczkolwiek chyba w miarę dam. Dobra, nie jest aż tak źle. Niby jedziemy po jakichś górach, ale jakoś tutaj się ten mój kuń wespnie. Ruszaj, płotka, ruszaj. Tylko się na niczym nie zaklinuj, na Boga. Hej! 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 Tutaj latają jakieś gówna w powietrzu. To syreny chyba są, nie? Tak mi się wydaje, że to syreny. No właśnie, rusz się, płotka! Kurwa! Dupsko leniwe. Dobra, tutaj chyba już za bardzo nie podziałam, niestety. Na koniu, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale już tutaj leżą jakieś szalone rzeczy na ziemi. Dobra, gdzie one są? Nie, to są jakieś szalone, kurwa, potwory. Spadnie do wody, zajebiście. Dokładnie nie o to mi chodziło. Chyba że ona umrze w tej wodzie. Nie, nie umrze, niestety nie umrze. O, tutaj jesteś, dzień dobry. O, spadła nawet na ziemię od razu i nie żyje. Patrzcie, jak wygodnie. Haha! Płonie w wodzie, tak jest, to ma, kurwa, sens. Płonie jeszcze raz w wodzie. Albo ją po prostu potnę w tej wodzie, można i tak. Siema! Płonio dobrażeń! Ogień niby je zrzuca na ziemię, aczkolwiek nie jest tak skuteczny jak kusza, bo kusza sprawia, że mogę podejść i ją wykończyć po prostu, bo ona ląduje na ziemi.
Dobra, jeszcze jedna sukwa została. Chodź tutaj, na ziemię, dziwko. Koniec z tobą, echidne pieprzone. Dobra, to już chyba finito naszych walk tutaj. Pozbierajmy coś, jakieś kosmyki włosów. A może ja bym chciał sobie zebrać z nich jakieś na przykład mutageny, nie? O, dobra, jakiś tam mutagen z echidny mi się dropnął. To pewnie jakieś, pewnie do odwaru z echidny, bo tutaj najczęściej mutageny takie konkretne są wykorzystywane do właśnie potem zrobienia mutagenów z tego konkretnego czegoś. Dobra, to mamy rozwalony most. Ja myślę, że w ogóle najlepiej będzie tutaj podpłynąć do tego bąbla łódką. Tak więc weźmy, podjedźmy tą jedną małą łódkę, która tutaj sobie tak samotnie stoi. Tam po prostu przepłyniemy. Myślę, że będzie najoptymalniej i najszybciej. Zdradziliście mi też, a raczej poprawiliście to, co mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, że da się na łódce medytować. Trzeba tylko wyjść z trybu pływania tą łódką i lightowo. Ona będzie płynąć? Będzie, dobrze. Trzeba puścić... Co jest, kurwa, czemu ja nie mogę płynąć? Trzeba wyjść w ogóle, trzeba odejść od steru i wtedy możemy sobie na łódce medytować. A w sumie takie trochę dość oczywiste, ale jednak mimo wszystko na to nie wpadłem, nie? No bo w końcu ja tutaj ustaliłem jakieś standardy mojego debilizmu i muszę się tego trzymać, bo jak nie będę się trzymał, to jeszcze będę niewiarygodny. Gdybym ja nagle zaczął niesamowicie ogarniać, przygotowywać się do każdego odcinka i w ogóle być takim przekoksem, no to wiadomo by było, że to już nie jestem ja. Każdy by się poznał, nikt już by tych filmów nie oglądał, gdyby to one były ogarnięte. Mam to jakiś statek, kusi mnie opcja przeszukiwania sobie tego wszystkiego, ale Boże, ile to czasu zeżre. A na razie chcę się skupić na tym keście, który już tutaj gdzieś niedaleko ma swoje miejsce. Chyba na tym moście, nawet zaraz za nim. Tak jest. Dobra, bombelsztajny. Nie wiem, czy ja tutaj nawrócę, cokolwiek tutaj dam radę zrobić, nie jestem pewien. Uwaga, bo ja chcę tutaj taki trik zrobić, ja chcę tutaj przepłynąć. YOLO! Dobra, łódka mi się rozpierdala, może to nie jest aż taki dobry pomysł. Puść ster, Geralt, i hopaj do wody. Zimna woda zdrowia doda, a ciepła to ona na pewno nie jest, więc będziesz zdrowia jak ryba. Jestem, coś tam znajdę? Nie, chyba nie. Dobra, wbiegamy sobie tutaj. Czarna perła, czarna perła. Ciekawy jestem, czy będzie jakiekolwiek nawiązanie na przykład do tego, do piratów z Karaibów. Dobrze, że jesteś. No to jak? Pomożesz staremu Nidasowi zdobyć czarną perłę dla żony? Wolałbym to już mieć za sobą. Strzyka mnie w kościach od tej wilgoci. Chodźmy, tylko przygotuj się, że jeszcze ci w kościach postrzyka. W suchym miejscu perły raczej nie znajdziemy. A no nie, ale nie takie rzeczy na wojnie przeżyłem. Pod rozrogiem walczyliśmy po pas w bagnie. A co będę gadał? Młodzieży historia nie interesuje. Chodź, łowisko jest niedaleko. Młodzieży powiedziałeś, ty gnido. Tak, kolega raczej na pewno nie zdaje sobie sprawy z tego, jak stary jest Geralt. Ty paściarzu, biali nie potrafią skakać. Co się dzieje? Jednego dnia 30 mil robiłem w pełnym rynsztunku. Dobra, tutaj są perły? To tu mówią, że jak zejść pod wodę, to zaraz widać małże. Problem w tym, że tylko niektóre skrywają perły, a czarne są już prawdziwą rzadkością. No, ale jak dość długo poszukasz, to w końcu jakąś znajdziesz. Aha, czyli to ja mam nurkować. No, bo widzisz, całe życie w piechocie służyłem, więc za morzem nie przepadam, a i płuca już nie te, co kiedyś. Także, no tak. Cóż, klient nasz pan. I gdzie teraz jest Yennefer i jej zaklęcia, które sprawiają, że pod wodą to ja oddychać nie muszę? Bo spowalniają moją akcję serca, tak, spowalniają, chyba zatrzymują, robią ze mnie zombiaka na najbliższe 15 minut, żebym mógł sobie tam podziałać. Dobra, no czas zanurkować, czas też wybić cokolwiek, co tutaj nas może atakować, na przykład te syreny, srikaki. Dobra, zaraz zobaczymy, czy ja w ogóle będę miał na tyle powietrza, żeby kurwa łapać te całe małże, bo nie jestem nawet pewien. Syrena zamordowana. I co, szukamy małży. Tutaj jakieś są niby na dnie. Zobaczymy, jak szybko znajdę. Perły niby tutaj mogę sobie pofarmić. To może troszeczkę też... aha, czyli czarną perłę znajdę za pomocą moich wiedźmińskich zmysłów. Tak, powiadacie. Co?
No dobra, okej. Tylko zaraz mi się skończy powietrze właśnie niestety. Dlatego wypłyńmy. Jezus Maria. Łowienie tego to będzie kurna katorga. Dosłownie katorga. Nie wiem, czy to mi podświetla wszystkie te małże, czy to mi podświetla tylko te, które ewentualnie coś zawierają. Nie wiem, no na pewno jak jestem blisko, to się rozświetlają na czerwono, ale obawiam się, że to mi podświetla wszystkie małże, jakie tutaj się w ogóle znajdują. Zobaczymy, jak szybko nam się czarną perłę uda znaleźć. True story, jak ja słyszę czarna perła, to ja mam w głowie tylko i wyłącznie... Może właśnie będę pływał raczej bez wiedźmińskich zmysłów, bo to nie pomaga mojej prędkości. Kolejna zwykła perła, ale chujnia. Będę musiał wypływać niedługo. Nie mam niestety eliksiru, który pozwala mi dłużej pływać pod wodą. Bo jest taki, tyle wiem, że jest. A dobra. Tutaj jeszcze to. O jest, proszę kurwa bardzo, idealnie. Akurat czarną perłę znalazłem. A dobra, Geralt, szybko wypływaj, bo ci się powietrze skończy. I co wtedy? Kto będzie mordował potwory? Ten bąbel? No chyba nie. Jak ja daleko odpłynąłem, Jesus. A to wydawało się tak niedaleko, jak pod wodą byłem. Dobra, muszę jakoś hardkorowo łapy ustawić, bo muszę się podrapać. Jedną ręką pływam. O kurwa, serio. Patrzcie, atakują go utopce. On stał przez chwilę i miał szczerze wyjebane na te utopce. A ja czułem, że to się dobrze kurwa nie skończy dla niego. Dobra, panowie utopce. Kurwa, poginiecie w chuj. Halalala, lelej, lej. Nidos ma dużo życia, widzę, że to zaradny facet jest. Utopce jeszcze tym bardziej ognia nie lubią, więc płoń. No, zajebane. Zaraza, musiałem je zwabić tym całym pluskaniem. Wszystko w porządku? Drasnęły mnie tu i tam, ale jak pod sodeń się wylizałem, to i to wytrzymam. Jak tam? Udało się? Czarna perła, tak jak chciałeś. Piękna i wyjątkowa, niczym moja Letta. No, jak to mawiał Connetable Natalis, zasłużyłeś na medal. Albo nawet tydzień przepustki w Żantuzie. Zadowolę się pieniędzmi. A tak, właśnie, słuchaj, głupia sprawa. Nie wziąłem ze sobą złota. W chuja lecisz? Nie próbuj mnie oszukać. Miałbym się narazić Wiedźminowi? Jestem stary, ale nie głupi. Spotkajmy się w Nowigradzie. Wtedy ci zapłacę co do grosza. Słowo piechura. No miejmy nadzieję, że piechur w tobie mocny, kolego, bo się spotkamy w Nowigradzie. To ci obiecuję, że się spotkamy. Jeżeli tam mojego hajsu za koks nie dostanę, marny twój los. Krótko mówiąc, marny twój los. Ciekaw jestem, co się tutaj jeszcze znajduje. A jakaś latarnia, a to tutaj wskazuje mi questa, bo w sumie tam się mam udać, żeby po prostu przejść do innej lokacji, wrócić na drugi kontynent. Tutaj mam jakieś nieodkryte miejsce. Mam ochotę tak z dupy tam sobie po prostu pójść i zobaczyć, co się znajduje. Czemu nie? Bo w końcu to Wiedźmin, nie? Jestem niedaleko tutaj, co nieco. O kurwa, piraty tutaj są. Dzień dobry. Myślałem, że ktoś tutaj obok mnie łazi, ale nie. Aha, dziwki kurwa. O cholera jasna, co mi się stało, jak mnie kolega uderzył? Zarzućmy sobie tego ogólnie. Banieczkę, no atakujcie mnie kurwa, atakujcie. No zapraszam. Poodzyskujecie mi trochę życia. Od razu zaobserwowałem, że to jest jakiś kurwa ten łucznik, którego bardzo chętnie sobie zmanipuluję w ten sposób. Wykończę. No i co? No i możemy myślę działać. Panie piracie, kurwa mać. Ile was tu jest w ogóle? Jezus Maria. Pięknie coś mi się tam odcięło. Finisher nawet udało mi się włączyć, patrzcie jak ładnie. A tych kolegów potraktujemy ogniem. Bo mogę! Jeszcze raz! Dobra, oni tam płoną, więc my się zajmijmy tym kolegą. Tam poprawimy ich jeszcze. Oni tam wylądują. Oni tutaj od początku byli przeznaczeni na talerz z barbecue, tak więc na talerzu z barbecue skończyli. Pozbierajmy z nich. Nie, chcę się bić z powietrzem. Panie kolego, co to? Bez sensu. Coś tu jeszcze? No jeszcze parę ciał jest. Trochę ich tutaj wymordowałem. Jakieś skeligijskie długie miecze, szpagaty i tak dalej. Dobra. Co tutaj jest? Coś tutaj powinienem być w stanie znaleźć, jako że to jest obóz tam przeciwników. Jakiś mieszek. Cidaryjska przeszywanica. Perły wybrzeża. Przeczytaj niewysłany list. O Boże, jedyny. Ekwipunek chciałem. Czy to będzie w fabularnych?
Tak, to będzie fabularnych, nie wierzę. Leif, weź złap jeszcze paru poławiaczy pereł i ich tutaj, i ich tu do nas przywieź. Tylko tym razem jakiś dobrych, bo ci to ściągnęliśmy ze speakerok i już się cholera potopili. No dobra, okej, czyli jakieś czyżby skarby? Mogę poszukać skarbu na dnie morza i to nawet zaraz obok tutaj, gdzieś niedaleko mnie. Tak więc w sumie to sobie obczajmy teraz. Czemu nie miałbym sobie tego obczaić? Czy ja tutaj jak kurwa zeskoczę, to mi się coś stanie? Nie chcę próbować tak na jolo. Zapiszę sobie grę i spróbuję. Uwaga! 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 Kałabunga! Proszę bardzo, idealnie. O, tam jeszcze coś się porobiło, jacyś przeciwnicy. Patrzcie, ile questów naraz się tutaj zrobi. Ale nie tego questa chciałem teraz śledzić. Boże, gdzie to będzie teraz? Jak to się nazywało? Czarna perła? Nie, to jest z tym Nidasem. O wysoką stawkę, statuetka żołnierza. O, poszukiwania. A, dobra, perły wybrzeża. To tutaj. Wiedźmińskie zmysły. No coś tam się znajduje na tym dnie. Dobra, to nurkujemy i obczajamy. Było to jakieś ciało na pewno i była też jakaś chyba skrzynka. Tak więc obczajmy jedno i drugie. No, panie Geralt, co pan sobie kurwa wyobraża? Nurkuj pałsztajnie! O kurwa, jakaś unikatowa broń. Wygląda hardkorowo. Perły wybrzeża. No widzicie jak ładnie. Jeden floren. Dokładnie jeden floren, zajebiście. Zobaczmy sobie co to za mieczyk. Wygląda naprawdę bardzo obiecująco. Ekwipiunek. Damn! No, całkiem ciekawy. Jeżeli chodzi o obrażenia oczywiście, ponieważ jeżeli chodzi o tam znaki, to niestety ten mieczyk nic mi nie pomoże, jeżeli chodzi o znaki. Zawsze mogę jakieś, wiecie, wrzucić tutaj kamienie runiczne, ale damage mam plus 19. To jest w sumie całkiem spora różnica. Nie daje mocy znaków, to jest największy minus tutaj. Ten miecz byłby idealny po prostu do bycia właśnie w secie kota. Ponieważ, ponieważ propsuje właśnie jakieś tam obrażenia krytyczne i tak dalej. Ja teraz jestem raczej na znaki gościem nastawiony. Kiedy ja znajdę jakiś zajebisty, unikatowy miecz, który propsuje głównie właśnie tego. No, kurwa, wiecie o co mi chodzi. Ole, ole, swawole tutaj robię, hej. Dobra, panowie, ja chcę kolejną petardę rzucić. O, żeby was tak rozjebało. Zdążę Irdena rzucić? Oczywiście, że zdążę. Zabawimy się, panowie. Chcę sprawdzić, czy mogę mieć... Nie, nie mogę mieć dwóch Irdenów naraz. No chodźcie, pałsztajny, kurwa, zapraszam. Wszyscy, kurwa, płoną. Tutaj ten... O, jak... Ohoho, nice! Jeszcze finishery mi się udało porobić. Dobra, koledzy nie byli zbyt wielkim wyzwaniem, jak sami zauważyliście. Ale bardzo przyjemnie mi się bije, nawet na tym poziomie trudności walczy mi się po prostu przyjemnie. Czasami jest jakieś tam mniejsze, większe wyzwanie, ale ogólnie to nie jest źle. Znalazłem jakiś róg, obstawiam, że to właśnie o ten róg chodziło, tak więc totalnie z dupy zrobiłem sobie przy okazji jakiegoś innego questa. Mogę stąd w sumie wypierdzielać. Aha, oni tutaj tak zajebiście blisko mnie byli ustawieni. Śmiesznie. Dobra, kałabunga i olo do wody. Dobra, bardzo fajnie tutaj się poukładało to wszystko, jak nam się udało zrobić. Jestem zadowolony z siebie. Jak tam nasze zadania się dalej rozkładają? Bardzo cenny róg na 12. Ha, no dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy właśnie parę fajnych tutaj questów na jakieś niższe levely. Jakie będzie najlepiej wybrać? To już tam zrobione, czarna perła. Muszę sobie jakąś karteczkę przykleić, co zrobione, co jeszcze do zrobienia. Rozumiem, że jak Triss tutaj wybiorę, to dalej mi jej nie pokażę, bo jej nigdzie nie ma, a nie. Każe mi się gdzieś przenosić, czyli teoretycznie gdzieś tam jest Triss, nie? W Nowigradzie? No, widzicie, tutaj w Nowigradzie mi już nie pokazuje, gdzie ja mam się do niej udać, tak więc fuck this. Zadania w takim razie. Zrobimy sobie coś, myślę, związanego, porozmawiaj coś tam o zleceniu. Okazało się, że ktoś skradł rodowy miecz Kracha. Okej. Okay. Władca Undwik. Chciałbym właśnie porobić te questy związane z dziećmi tego Kracha całego, ponieważ to się wydaje interesujące. Miecze i pierogi. O, miecze i pierogi też będzie można jednego zrobić, bo wtedy sobie odblokujemy mistrzowskiego tego gościa, co miecze robi, Kowala.
To jest fajna opcja. Gonitwie, jakieś wysokie stawki, a turniej gwinta. Mistrz płatnerstwa to nie to. Przywieź narzędzia kowalskie z Undwik. Gdzie to w ogóle jest? Daleko? No daleko. Nie tutaj, gdzie jestem teraz. Dobra. To w takim razie władca Undwik, miecz rodowy, jeszcze wybraniec bogów. Stary przyjaciel zwierzył się, że jego córka popłynęła na Speaker Rock rozwiązać sprawę niejakiego jarla. Dobra, to zróbmy sobie w takim razie tego questa, czy... Miałem to robić po kolei, dobra, chuj, będę to robił po kolei w takim razie. Tu mam jakieś mega dupiane questy, ale patrząc po kolei na to tutaj levelami, jak mam, to najniższy jest 15, a nie chcę dostawać po 5 expa. Mamy to całe w wilczej skórze, żeby wrócić do tego wilkołaka, mamy też miecz rodowy, tak więc może weźmy sobie, zróbmy ten miecz rodowy. On nie powinno zająć jakoś mega długo czasu. Gdzie jest ster tej jebanej łodzi? Tutaj, tylko że nie widać go prawie. Było tam powiedziane, że jak jestem na łódce, to ogólnie mogę się gdzieś chyba przenieść na mapie świata? Tak mi się wydawało. Czy ja dam radę się tutaj gdzieś przewieźć? Chyba tutaj, do przystani. Szybka podróż do... To będzie raczej nawet optymalne, żebym tam nie musiał płynąć, ani też nie musiał... Żebym nie musiał biec do jakiegoś tam... outpostu. No i takim sposobem żeśmy się tutaj gdzieś przetransportowali. Ja jestem zadowolony. Dopłyńmy do brzegu. No i co? No i jedziemy szukać jakiegoś tam rodowego miecza w takim razie. Mamy opady śniegu 19. Ja sobie właśnie przewinę tutaj czas do poranka. Mam nadzieję, że żadne questy przez to mi tutaj nie znikną przez upływ czasu, który sobie tutaj tak bardzo nadużywam go. No i chodź, płótko, chodź. Chodź, koniu. Jedziemy. Ja mam przynajmniej nadzieję, że pojedziemy, ale z tobą, kurwa, zwierzę. O właśnie, nic, kurwa, nie wiadomo. Jebany koń. Kto to tak zrobił? Kto to tak zrobił, wierzchowcu? God donut? Nie tędy, tędy. Albo jednak tamtędy trzeba było jechać. Ciągle się tylko zatrzymuje i zatrzymuje. Dobra, jedźmy tą trasą cały czas, bo wydaje się, że to jest to. Bagienniki jakieś tutaj są, koledzy jacyś nasi nowi. Tyle podpalonych bagienników naraz, proszę bardzo. Nie wiem, co się tutaj dzieje, ale rozpierdolę wszystko, co tu widzę. Czemu? Bo mogę. Tyle ognia w całym mieście. Nie grillowałeś. Jeszcze tak, jeszcze. Popatrz. O, popatrz. No chodź, chodź, suko. Aha, bang! Dobra, rozjebane. To nie jest to miejsce, do którego ludzie zaczną wracać, jak potwory wybiłem, no właśnie. Jest to pewien plus, jak już tutaj przejeżdżałem obok, no to dobra, no to wybiłem te bagienniki, które was tutaj męczyły. Ja jestem takim miłym gościem po prostu, że wybijam wszystko. Plus odblokował się na to jakiś kowal, zawsze za to jest też co nieco doświadczenia, o tym trzeba pamiętać, że... O i korony jeszcze jakieś dostałem nawet. Tak na Skellige zdobywa się uznanie. Właśnie tak. Ślina potwora. Tak, właśnie tak zdobywa się uznanie, musisz nam oczyszczać wioski. Kość potwora, zielone mutageny, jakieś takie fajne rzeczy. Dobra, tutaj mamy też jakiegoś sprzedawcę. Nie, dobra, jebaj tego sprzedawcę, bo tutaj za dużo czasu poświęcam na pierdoły. Płotek! Płotek, ja wiem, czy ona się płotka nazywa, bo ona jest tak kurwa głupia jak płot. Tak jest, to jest idealne nawiązanie, tak to dokładnie działa. Nie widzę opcji, żeby było inaczej. Dobra, każe nam tutaj gdzieś odbić na prawo, jakoś tutaj zajechać po tej górze na górę. A no i co, zabij złodziei, a bardzo kurwa chętnie zabiję złodziei, bo złodzieje to są chuje. Kurwa, z kuszy strzeliłem, to był dopiero win. Jezus Maria, Skelligijczyku, jebane. O, proszę, koń mi tutaj jak takiego defensa robi, nie wiem, czy zauważyliście. Hahaha. Quena sobie odpalimy. I podziałamy troszeczkę mieczem, nie mieczem. Trochę tutaj potniemy. Czemu nie? Jeszcze sobie Quena zarzucę, żeby oni mnie tutaj już tknąć nie mogli. Coś mu się z głową stało, tak się zaświeciła dziwnie, nie wiem, co to oznacza, nie jestem pewien. A miał być finisher, kurde. Ojej, ja, co wy tutaj agresywni w ogóle. Yeah, yeah. Czasem dobrze zrobić małe barbecue time. Weleński topor. No większość tutaj właśnie przeciwników ma weleński topór. Skeligijski długi miecz. Dziennik rabusia podniosłem, zapewne tutaj się dowiemy.
gdzie się może znajdować ten mieczyk, którego szukam. Będzie tutaj dziennik złodzieja. Ja, Kiarre syn Knuta, po dwakroć okryłem się hańbą. Po raz pierwszy, gdy uciekłem z pola bitwy ze strachu przed śmiercią. Tarcza, którą wyrzuciłem, spoczęła na dnie bagnisk. Ale drugi raz, gdy za mową coś tam pomogłem wykraść róg Holgera Czarnej Ręki. To na pewno to, dziennik rabusia, to będzie to. No podjebał ten miecz. Jakiegoś coś tam. On tutaj mówi o kupcach, u których chciał ten miecz sprzedać, więc nie wiem. Poszukaj złodziei w starym forcie. Ja jebie, gdzie kurwa? Jak daleko to jest? Czy wy się Boga nie boicie tak daleko mnie posyłać, kiedy ja tutaj kawałek questa robiłem? Jesus. Masakra, ale trzeba przyznać, że się zmieniły tutaj klimaciki. Pamiętacie jeszcze, jak po białym sadzie sobie chodziliśmy? Szmaragda znalazłem w ogóle tutaj. Warto, widzę, było przeszukać. Dobra. Gdzie mamy punkt szybkiej podróży? Albo jak daleko to jest? Dokąd ja muszę tam w ogóle pojechać? No to, że na wyspach Skellige to jest, to ja wiem, ale to jest w pizdu daleko. Ja nie będę tam teraz jechał, bo się po prostu posikam z niepokoju. Do ruin karczmy przydałoby się udać. Wróćmy sobie do wsi Rannivaig. W takim razie stamtąd się przeniesiemy do... Przeniesiemy się do właśnie ruin karczmy. Tam może od razu odwiedzę punkt kontrolny. Tablicę z zadaniami. Odkryjemy sobie co nieco połaci terenu. No i dalej będziemy mogli już podjechać w stronę naszego celu obecnego. Koniu, jak ty jedziesz? Gdzie jest ta pierdolona wioska? No przez wodę nie przejedziesz, się domyślam, ale żebyś ty chociaż płotka po lądzie potrafiła jeździć, to ja bym był zadowolony. Dobra, chyba udało mi się wrócić tutaj, gdzie miałem wrócić. Ale muszę jechać jeszcze dalej, czy to tu był punkt? Nie, to jeszcze nie tutaj. Dasz mi potrzymać miecz? No zależy, który kolego, pierwszy, drugi, czy ten trzeci największy? tak. Pedofilia w grach to jest to, co lubię najbardziej. Udawana pedofilia, bo tutaj raczej pedofilii nie ma. Nie wiem, całej gry jeszcze nie odkryłem i pewnie nigdy nie odkryję. Dobra, szybka podraż. Miecz rodowy, ruiny karczmy, bang! Mogę uspokajać... Co tu się kurwa podziało? Czy wyście to widzieli? Nagle jakieś syreny z nieba mi spadły. Ja rozumiem, że ja jestem, wiecie, seksowny, ale żeby mi syreny z nieba spadały, to kurwa bez przesady. Kurwa, syreny atakują, a jakiś zielarz sobie tutaj stoi i ma absolutnie wyjebane na to, co się dzieje. Boże, jaka biała tapeta mi się odpaliła, Chryste. Muszę drugi monitor wyłączyć, bo po prostu nie wytrzymie. Tutaj gniazdo potworów mamy. Trzeba się go pozbyć. No, zdecydowanie, syreny to chuje są. Tam jeszcze jakaś syrena ogólnie lata. Ała, dobra. Wreszcie sprawdziłem, jednak jak wysadzam te legowiska, to mnie jebią prosto w twarz. A, dobra, pokonajmy tą syrenę, bo ona mnie tutaj normalnie... No... Syreno, czemu ty latasz w ogóle? Kto cię tak wymyślił, że ty latasz? Chodź tu. Dobra. Syrena wykończona. Uno momento. Dobra, okej. Jestem już z powrotem, zobaczę sobie gniazdo. Tutaj niby załatwiłem, ale tutaj jeszcze jakiś znaczek się znajduje. Nie wiem, co on do końca ma oznaczać. Skelligika tutaj jakaś płacze w ogóle z bólu. Nie wiem, co się dzieje. Muszelki są tutaj pochowane. Ojej. Jakaś skrzynunia tu jest. List i kwiaty. Majątek rodzinny. Ja pierdolę. Znowu coś, serio, znowu coś. Statek twojego ojca zatonął, bo już ten, znaleziono kilka ciał, więc może cały wasz majątek był na tym statku, tak. Wiecie, ile tam jest? Pewnie kurwa z 200 koron, jak znam życie. Tam jest 200 koron jak nic. No ale dobra, okej, ludzie, mamy tutaj, zbliżamy się do 30 minut, dlatego ten odcinek zakończymy, będziemy kontynuowali questy w kolejnym. Gra jest naprawdę na tyle rozbudowana, że nie można oczekiwać, że w każdym odcinku będzie ekstremalnie duży progres, ale mi się to w sumie podoba, wiecie, więcej grania. Chce się oglądać serię z takiej wielkiej gry RPG, no to trzeba się przygotować na wielką liczbę odcinków i dużo, dużo kontentu. Tak więc dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że się wam podobało. Jeżeli tak, nie zapomnijcie ocenić tego filmu i do zobaczenia następnym razem. Pa, pa!